Witam witam wszystkich serdecznie w GO Galaxy 2.0 w zamkniętej becie tego launchera. Ostatnio przy okazji prezentacji Cyberpunk 2077 uredów mieliśmy taki panel poświęcony właśnie GO Galaxy 2.0. Troszkę się dowiedziałem, ale również od kilku dobrych dni testuję i już używam na co dzień właśnie tego GO Galaxy 2.0. I pokażę wam jak to wygląda. Jakie mamy funkcjonalności już w tej zamkniętej becie, bo oczywiście to nie jest finalny produkt, będzie później otwarta beta i później dopiero prawdziwe wydanie. Jakie funkcjonalności są teraz, jakie będą w przyszłości, jak się dodaje w ogóle tutaj te kolejne launchery jak Steam, Uplay, Origin, nawet możemy z Xboxa czy też z PlayStation tutaj synchronizować sobie gry. I zobaczycie, jak się to wszystko dodaje, jak się odpala, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli macie jakieś pytanka, piszcie śmiało, postaram się odpowiedzieć. Jeśli nie będę wiedział, to też dopytam. Także zobaczcie, jak to wygląda na pierwszy rzut oka. Tak prezentuje się biblioteka, gdzie mamy wszystkie gry, i możemy też mieć zainstalowane gry. I one pochodzą tutaj z różnych kont. Na razie mam połączone oczywiście gogie standardowo. Mam połączone Steam, Uplay. Origin, i tutaj ma, mamy od razu zakładki. Jeśli łączymy dany launcher, to jest też super. To są takie konta moje YouTube'owe, też mam różne inne, ale pododawałem sobie po jednym. Więc to są takie gry, które na przestrzeni lat tutaj miałem, jak już zaczynałem na YouTubie, można tak powiedzieć. Chociaż też wiadomo, były jakieś inne prasowe konta i tak dalej. Ale Tutaj mniejsza z tym, ważne, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Jak się odpala, jakie są tutaj funkcjonalności, bo naprawdę bardzo, bardzo fajnie można sobie na przykład pododawać tutaj do zakładek różne kategorie itd. Tak tak ale wszystko po kolei. Wszystko po kolei. Tak wygląda strona startowa. Można sobie ustawić różną stronę startową, ale ta jest domyślna i mamy na przykład ostatnią uruchamiane gry. I tu jak widzicie jest Battlefront z Origina, jest gwincik, jest biznesik. Oczywiście nasze monopoli ze Steama. I wszystko jest tutaj ładnie dodane. Możecie sobie troszkę poskrolować. Jest kangurę Kao nawet kłaki, gwincik i wojenka. To jest na przykład na PTRze. Ostatnie gry znajomych, gwincik, Apex, Wiesiek, tej to chyba nie znam, wojenka i. Jakiś Harry Potter, proszę bardzo. Tutaj ekipa i znajomi w coś takiego grają. Nawet jest Super Mario Maker. I to są też czasami polecane gry. Takie gry znajomych i też ogólnie popularne. Dalej mamy tutaj statystyki miesięczne. Teraz się zaczął nowy miesiąc, więc tu jest bardzo mało. Ale mamy na przykład dzienne właśnie miesięczne. Tu się wszystko ładnie aktualizuje. I również jest historia. Chociaż też... Nie zawsze wszystko tutaj jest ładnie pododawane, ale to będzie na pewno w pewnej wersji ogarnięte. No i mam tutaj na tych kontach akurat tyle gier, tyle osiągnięć i tyle godzin przegranych. Jeśli chodzi o całą tutaj listę, to najlepiej sobie to wszystko sprawdzać we wszystkich grach, ponieważ zobaczcie, że siatkę można zwiększać, zmniejszać. Jeśli chcecie takie duże ikonki, to nie ma problemu. Ale można również użyć sobie listy i wtedy macie wszystkie gry. Macie jakie osiągnięcia, ile godzin. Ocenę, jeśli daliście danej grze. Możecie sobie też później sortować po ocenie. Tagi, sami to nadajecie, więc to jest fajne. Daną grę można spokojnie zedytować. To jest super sprawa. Można zedytować, napisać, nie wiem, gwincik. Gatunek już tu jest. Można dać ocenę, można dodać tak. Karcianka, dlaczego nie? Gwincik? Gwincik niech będzie! I zobaczmy czy to się zrobi. Jest Gwincik, Karcianka, super sprawa! I tylko ja to widzę oczywiście jako Gwincik. Wy macie normalną grę jako Wiedźmińska Gra Karciana. Super! I to jest Gwincik Ten normalny, tak? To nie jest powiedzmy z PTR-a. Tak, tu jest PTR. No to dobra. Dalej mamy źródło, z którego pochodzi, czyli jest tutaj na Gogu, na Originie, na Steamie i na przykład na Uplayu. Akurat z tych kąt takie gry tutaj mam dodane. I możemy sobie na przykład wrócić do siatki i na przykład sortować według nazwy, według aktywności, czyli jakie ostatnio graliśmy i instalacji. Czyli gry, które są zainstalowane, a dalej są po prostu nie zainstalowane. Według tagów, czyli tu jest karcianka, brak tagów, reszta. Jeśli mielibyśmy więcej tagów, to tak nam się posortuje. Według platformy, czyli jest GOG, jest Origin i tak dalej. Super, bardzo ładnie to wygląda. Również, kiedy dodajemy, od razu zakładka nam się pojawia tutaj. O zakładkach, o zakładkach za chwilę. I nie grupuj, czyli jest jak jest. Lub na przykład aktywność. Myślę, że całkiem spoko. I teraz fajna sprawa, jeśli chodzi o te filtry. Jeśli chodzi o te filtry, zobaczcie, że jest tak: gatunek, czyli bierzemy sobie na przykład, no może być RPG, na platformie wszystkie, na wszystkich tutaj dostępnych urządzeniach, bez oceny, na przykład bez tagów i status zainstalowane. No i mamy. RPG, które tutaj mam zainstalowane, obecnie w takiej kategorii są domyślnie, jakby zapisane. Czyli mamy na przykład Soulsy ze Steam, mamy nawet Antema jako RPG, no ale spoko, jest Wiesiek i tak dalej, jest Odyssey na przykład z Uplaya. I tutaj, jednym klikiem, możecie sobie dodać to do zakładki. Tutaj, na przykład, usuwamy. Dodajemy do zakładki. Nazywamy sobie to RPG. Ja akurat miałem już wcześniej takie, takie RPG dodane. I mamy RPG. Możemy się przełączać, i tutaj sobie klikamy. Super sprawa. Na przykład to możecie sobie takie duże zrobić. No i macie bardzo ładnie tutaj wszystko pokazane. Dalej, jeśli na przykład gry z wieśka, to macie gierki z wieśka, klikacie sobie i macie tutaj na przykład gry. i Jest wiesiek, jest wiesiek, jednym klikiem usuwacie już tego nie ma. Tutaj mam takie same zrobione. Na potrzeby po prostu tego materiału. Dalej tutaj się od razu odpalają nasze gry z danej platformy, ponieważ teraz wam pokażę jak na przykład dodajemy jak na przykład dodajemy dane konto i później jak się uruchamia jak się uruchamia daną produkcję więc tak wchodzimy tutaj w ustawienia i podłącz platformy tak wygląda nasze okienko z podłączeniem na razie oficjalnym partnerem jest Xbox który jest tutaj wyżej reszta twórców czy reszta firm po prostu Zgodziła się na to, żeby w gog była taka integracja. Nie mówią nie, ale też trwają rozmowy, żeby tutaj byli partnerami oficjalnymi dane firmy. Także to w przyszłości. Na razie Xbox jako partner jest, reszta jest powiedzmy jako społeczność, i też są tworzone kolejne integracje przez graczy. Przez po prostu. Osoby zainteresowane, jeśli tu nie ma jakiejś platformy, którą się używa, no to też można ją znaleźć na społeczności. Także to jest spoko. No i na przykład weźmiemy sobie, weźmiemy sobie, co, no, Stima. Weźmiemy sobie Stima. Odłączę sobie Stima. Tak, potwierdzamy. Czyli tak wyglądało domyślnie. Tutaj już tych gier ze Stima nie ma. Znikają z serwerów GOGA i to... Tutaj nam też zniknęło, już jest troszkę mniej gier. Teraz podłączymy sobie. Tutaj klikamy Podłącz, czy Połącz. Gog pyta nas, czy akceptujemy. Będzie integracja z biblioteką, instalacją, uruchamianiem, osiągnięciami, czasem gry i znajomymi. Dajemy Połącz. Dajemy Połącz. I teraz wyskakuje nam normalne okienko, tak jak jest na Steamie, powiedzmy przeglądarkowym, a nie tej aplikacji. I to jest normalne logowanie się do Steama. Normalne logowanie się do Steama i ja teraz już tutaj się zaloguję. Jeśli macie weryfikację dwuetapową, to tak samo tutaj się odpali. Czyli jakieś tokeny i tak dalej. Wszystko to się odpali. To nie jest powiedzmy w taki no, słabszy sposób jakoś zabezpieczane. Także to jest spoko. Już tutaj sobie wpiszemy. Dobra, i tokenik też wpisałem i. Od razu mamy połączone. Tutaj Steam nam właśnie się zaktualizował. Są nowe gry znowu ze Steam'a, i możemy sobie przejść od razu do tego. Mamy już gry ze Steam'a. Przepraszam. Jeszcze raz tutaj wyjdziemy. Tak samo ze wszystkimi platformami. W każdej chwili można odłączyć, połączyć. Gog oczywiście zostaje. Dalej, jeśli chodzi o funkcje, które będą w przyszłości. Za chwilę wam pokażę właśnie jak się to uruchamia. Bo jeśli nie mamy włączonej jakiejś aplikacji, no to oczywiście ona startuje, włączając daną grę, na przykład ze Steama. Steam oczywiście się odpala. I jeśli byśmy chcieli od razu po zakończeniu gry, żeby ten Steam nam się wyłączył, bo w ogóle o nim nie pamiętamy, siedzimy cały dzień na GOGu i tam nie chcemy, żeby nam w ogóle w tle latał, no to będzie możliwość zamknięcia lub uruchomienia właśnie od razu danego launchera z GOGiem czyli jeśli GOG nam się odpala to wszystkie launchery nam się odpalą ale nie jest to wymagane i też możemy sobie tutaj dostosować co chcemy także to będzie w przyszłości zobaczymy czy w becie otwartej czy powiedzmy już w finalnej wersji no tutaj mamy język, raporty, uruchom przy starcie i możemy sobie też stronę początkową ja sobie włączyłem właśnie tą bibliotekę, ale może być sklep, gry ostatnie. Ta taka strona startowa. Jak najbardziej. Powiadomienia, ja tutaj akurat nie mam, żeby na streamach się nie pokazywało. Tutaj muszę zmienić sobie folder widzę. Wiadomo, właściwości i tak dalej, zapisy gier w chmurze. Aktualizacja osiągnięcia. Wszystko jest. Także tak to wygląda. Tak to wygląda. I teraz, jeśli chcemy. Uruchomić daną gierkę. Co uruchamiamy? Monopoli? Monopoli, nie? Szybko się uruchomi. No to tak, ja tutaj Steama teraz nie mam. Ja tutaj Steama nie mam odpalonego. Więc klikamy sobie na taki biznesik. Jeszcze też właśnie fajne, że można sobie edytować. Czyli może być to. Może być to Monopoli obojętnie. Jak chcecie? I to już jest. Nazwane Monopoli. Więc spoko. Jak chcecie, to można też w ten sposób. I tutaj widzę, że nikt nie ma. Z osób, które testują obecnie GoG Galaxy, czyli mają ten GO Galaxy 20. Nikt ze znajomych akurat nie ma tej gierki. No ale to w miarę zrozumiałe, bo to nie są moi wszyscy znajomi, tylko osoby, którzy, Które testują, więc. Akurat nie, gra, nie grały te osoby. I tutaj te. Osiągnięcia mi się jakieś tutaj zapisały. Powiedzmy, aktywności. No spoko. Na razie jest tyle. Możemy dać tutaj piąteczkę. I to jest ze Steama. No i teraz tak. Gramy. Gramy sobie w tą gierkę. I teraz uruchamia nam się Steam. Uruchamia nam się Steam. Tutaj musimy się zalogować. No i nam się odpala. I te wszystkie achievementy i. Aktywność znajomych będzie tutaj na Gogu. Będzie tutaj na Gogu, jeśli będą już wszyscy jakby korzystać. Oczywiście. Z tego, więc to jest bardzo spoko. Odbieramy sobie bonus. No i tak gierka oczywiście wygląda. Później tu macie oczywiście opis danej gry, która jest nawet ze Steama, ale spoko. A wejdziemy sobie na przykład. Wszystkie gry tutaj też możecie sobie szukać jest Sekiro to też jest na przykład ze Steama tutaj mam wszystkie osiągnięcia widzę że no, osiągnięcia się zsynchronizowały mamy 82% średnia wszystkich graczy którzy testują o, o, obecnie go Galaxy i mają tą grę to jest 10% więc niedużo i ze znajomych akurat nikt no spoko ale opis jest wszystko jest tutaj. Ogarnięte mam osiągnięcia. Oczywiście, piąteczkę dajemy. I tutaj macie ranking znajomych, i tak dalej, i tak dalej. Więc osiągnięcia ze SteamA są. Bardzo ładnie to wygląda. Również, jeśli już jest, powiedzmy, jest ten Steam odpalony, to dajecie sobie graj i to się uruchamia. To się od razu uruchamia i gra gitarka. Nie? Tutaj na modach gram, więc spoko. Ale zobaczcie, zobaczcie jak fajnie. No jeśli już ten Steam jest uruchomiony, ale też jeśli nie jest, no to nam wywołuje dany launcher, który jest potrzebny. Przechwytywanie ekranu. O dobra, już jest. No bo po prostu inna gra była na na moim przechwytywaniu gry, ale to spoko. I teraz tak, no wracamy sobie tutaj i mamy jaką grę chcemy na przykład na przykład chcemy sobie zagrać. Mamy dzisiaj ochotę na jakiegoś indyka. Czy ja mam coś zainstalowane? Zainstalowane mam jakieś indyki. No i sobie dajemy do zakładki indyki. Nawet z dużej może być. Dlaczego nie? Bierzemy sobie gierkę. A biznes tour też jest indykiem. Obserwer jest na Gogu. I jeszcze wiecie co? Warto korzystać jednej, jednak z tej listy, bo tu można się dowiedzieć, z jakiej platformy to jest, to jest też bardzo fajne. Na przykład, ile mamy tutaj osiągnięć, ile czasu. Spoko. Myślę, że ta lista jest nawet ciekawsza. Tak wam teraz powiem. I czy można tutaj większe? Tak, może być to większe, więc nawet spoko to wygląda na tej liście. Dobra, to mi się podoba. Ta lista mi się podoba. No więc możemy sobie uruchomić jaką gierkę chcemy. Spoko. I teraz tak, znajomi. E, którzy testują tu są. Czy wszyscy. E, chyba tu są wszyscy znajomi na Gogu, tak? Chociaż nie wiem. Szczerze wam powiem, że nie wiem. Bo tutaj 4800 mi naliczyło. Godzin. Na całym Gogu? Tu więcej mam. Chociaż to może być na całym Gogu, nie? właśnie nie wiem, nie wiem, jak to teraz wygląda. Pokaż wszystko. Ten miesiąc, na przykład. 1100, poprzedni miesiąc. Kurczę, to jest jeszcze teraz tak dziwnie, bo ja miałem tą synchronizację, więc tutaj mogą być jakieś przekłamania. Poprzedni tydzień, 32 godziny. To już wygląda spoko. I to są znajomi, którzy spędzili po prostu. W jakichś grach, tak? 100% odblokowano, dodano gry. Okej. Okay. Dobra, tu mamy coś takiego właśnie. Odblokowano, okej. Okay. Dobra. Później tak, tu mamy aktywności. Właśnie wydaje mi się, że na razie tutaj jest GOG. Albo ja mam tylko znajomych z GOGa tutaj dodanych. O, chociaż nie, to jest ja ze Steam'a. To tak. Chyba jeszcze nie ma znajomych, chociaż zobaczmy. Znajomi online. Tak, tu jest jeszcze cały czas GOG, ale to będzie. To będzie jeszcze aktualizowane, żeby z poziomu GOGA móc rozmawiać nawet z osobami z PSN-a. Czyli wysyłamy na przykład wiadomość. Co tam, co tam, z naszego GOGA i nasz kumpel dostaje na playaku tą wiadomość. I on też będzie mógł odpowiedzieć i my będziemy mogli się komunikować. Także to jest spoko. To jest spoko. To będzie jeszcze dodane. Tutaj nie wiem, jeśli chodzi o tą aktywność. Czy to wszystko gra, bo tutaj jest tak... Grający znajomi. Hm. Czy to są osoby, które mają już Go Galaxy 2.0? To by było sporo tego. A może coś tu jeszcze nie jest? Ogarnięty, ale tutaj nie ma problemu. Dalej, sklep. Sklep to jest taki sam jak jest na gogu. też można sobie przejść z poziomu Goga, czyli wszystko, wszystko gra. I tutaj, jeśli dodajecie po prostu jakąś platformę, to Wam się w osobnej pokazuje i oczywiście też możecie to usunąć. Usunąć, dodać, jak chcecie. Od razu Wam się tutaj nazywa po filtrach po prostu po filtrach wam się to ładnie segreguje a tutaj najlepiej właśnie w ten sposób nie także powiem wam że super powiem wam że super będą te feature'y, będzie to jeszcze tutaj wszystko synchronizowane to jest ta strona startowa o i teraz na przykład dodały mi się wszystkie ze steama więc to jest właśnie w ten sposób przekłamane. 56 godzin. Ciekawe, z jakiego to jest okresu. I tutaj też są jakieś dodawane, które przed chwilą dodawałem launchery. No także tutaj, jeśli jest ta synchronizacja, to jeszcze będą takie różne po prostu cyfry dziwne, ale później to się już ujednolicie i z miesiąca na miesiąc będzie wszystko ok. Ale ten pierwszy taki, kiedy dodajecie platformy, usuwacie, no to będzie jeszcze taki zachwiany, wiadomo. To jest normalne. Także, jak Wam się podoba, i dajcie znać też, kto z Was, kto z was już testuje. Kto z Was już testuje tego Galaxy 2.0, bo naprawdę wygląda super i myślę, że fajny pomysł, żeby to wszystko w jednym miejscu, gdzie mamy teraz 500 launcherów, odpalać sobie z jednego poziomu. Będzie ta integracja jeszcze znajomych i tych wszystkich aktywności, ale to z czasem. Także wielkie dzięki za oglądanie. Super robota GOK i myślę, że to wszystko fajnie pójdzie. A jeszcze kiedy będzie Open Beta. Nie było takiej informacji. Będzie jak będzie gotowe, nie? Będzie jak będzie gotowe i wtedy. Już wejdzie to powiedzmy, w fazę taką otwartą, gdzie każdy będzie mógł sobie pobrać. I następnie już później taka oficjalna wersja, ale to troszkę jeszcze czasu. Myślę, że przy tej OpenBecie już będzie spoko, bo osoby, które będą chciały będą mogły sobie to pobrać bez jakichś kolejek czy tak dostępu, także spoko. To jest na razie zamknięta beta, jak była w gwincie, to ma dostęp, to ma dostęp, a reszta poczeka, ten gwincik fajny, mamy gwincik. No, I sobie gramy. Gwincika, karcianka. I super sprawa. Tutaj też możemy sobie właśnie po osiągnięciach. Kto ostatnio grał? 15 godzin temu. No i super. Te godziny mi się nie naliczały z Open Bety, bo tam był jakiś błąd. Ale zobaczcie, że średnia wszystkich graczy 32 godziny, średnia znajomych 619 godzin. Super sprawa. Super sprawa, także takie ciekawostki. Wielkie dzięki jeszcze raz. Dajcie łapę, jeśli Wam się podoba. Piszcie pytanka i do następnego. Hej, hej.